Zaczęło się to już w Solcu Zdroju, kiedy nasza grupa pojechała z panem Radkiem Kornasiem na pokaz swojej pracy, gdzie pokazali, co potrafią. Jak się okazało, na 30 osób, aż 9 z naszej gminy pod jego kierownictwem uzyskało pewien efekt i wtedy pokazali, co potrafią. Ja cieszę się bardzo, że w dniu dzisiejszym odbywa się drugi już w tym nowym budynku przegląd kolęd i pastorałek. To był budynek Urzędu Gminy, który był wybudowany w 1929 roku. Trochę straszył. W tym budynku ja podejmowałem pierwszą pracę jako Urząd Gminy i on przez wiele, wiele lat miał różne przeznaczenie, ale jak się okazało, udało się, pieniądze pozyskaliśmy właśnie z odnowy wsi. Czy pana naprawdę cieszą takie imprezy? Bardzo mnie cieszą i budują, tym bardziej, że nie tylko budowanie dróg, budowanie różnych właśnie przedsięwzięć, ale właśnie budowanie kultury, krzewienie tego i pamiętanie o swoich korzeniach. Planujemy właśnie w miesiącu maju zrobić uroczyste otwarcie muszy koncertowej. Mam nadzieję, że te nasze talenty tam zobaczycie wszyscy. No będzie to oglądać. Dzięki ślicznie i gratuluję. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. Brawo, naprawdę. Śmiem twierdzić, poczekajcie jeszcze chwilę.